Święta, święta, moi drodzy. A jak święta, to wiadomo, ozdoby choinkowe, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak tworzy się takie bombki, jak wygląda moja praca w wytwórni ozdób choinkowych, zobaczcie koniecznie ten materiał i subskrybujcie ten kanał. Ale jestem podekscytowany. Tu dmucha, tu dwa cycki. Fuck! Co to będzie? Kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Cześć, witam. Cześć, Staszek. Od czego zaczynamy naszą przygodę z bombkami? Zaczynamy od dmuchania. Zapraszam cię. To idziemy dmuchać. Zaczniemy od nagrzania rurki szklanej. Może panie Ryszku, pan pokaże, tak, jak to w ogóle wygląda. Bierzemy rurkę szklaną. Zwróć uwagę, że rurka szklana musi być cały czas obracana. Aha, widzisz, on cały czas się obraca, żeby szkło się równomiernie nagrzewało. To jest właśnie największa sztuka. Teraz zaczyna się powoli szkło modelować. Kładzie, zamyka. Jedno dmuchnięcie. Szkło się rozszerza. Teraz powoli ostudzamy formę. Aha. Żeby wszystkie jakby szkło sobie powoli dochodziło. Aha, do... czyli jeszcze lekko podgrzewając, tak, ochładzamy. Ochładzamy, dokładnie. I to jest bombka, taki misiek. Obcinamy odciąg i wkładamy. To się człowiek w ciągu dnia nadmucha, nie? Trochę. Trochę się nadmucha. Czyli zaczynając od początku. Tą rurkę szklaną wsadzamy przed palnik, tak, i cały czas nią, tak, obracamy, żeby, dokładnie, to szkło było plastyczne. Plastyczne szkło wkładamy do formy. Formy. Zamykamy formę. Dmuchamy. Nie jest tak, że się co chwilę można popalić. No czy... tutaj pewnie na przestrzeni wielu lat się zdarzyły jakieś poparzenia. Tak, to szkło cały czas się podgrzewa, forma jest podgrzana, tu jest jeszcze przed nami palnik, czyli tak, to jest dość niebezpieczne. Panie Ryszku, tutaj jakieś oparzenia się zdarzyły kiedyś? Zawsze i zawsze będą. Ile takich bombek dmuchamy dziennie? No to czysto zależy od formy. Zwykłe bombki okrągłe, to możemy je wydmuchać ich, nie, panie Ryszku, 100, 800... Dziennie, jedna osoba? Jedna osoba. Okej. Okay. Takich, aha, malutkich. Aha. Wiadomo, w zależności od wielkości bombki musimy odpowiednią ilość szkła nagrzać. Aha, bo są większe bombki, większe, tak, szkło. Są różne wielkości średnice szkła. Aha, to bym dmuchnął. No nie? Dobra, no to słuchaj, w takim razie pan Rysiek nagrzeje ci szkło, da ci bombeczkę do wydmuchania, ty obracając ją cały czas, próbujesz delikatnie, równomiernym ruchem, dobra, wydmuchać ją. Bardzo wolno. Aha, bardzo wolno, dobra. Żadne takie łuk. Aha, dobra. Zobaczymy, jaki dobry jestem w dmuchaniu. Chyba tak nie powinna wyglądać. Ale jest ładna, jest inna. Co zrobiłem źle? Bo ja już nie chciałem jej dmuchać, to powinienem ją kręcić cały czas, tak? Tak, cały czas kręcić. Aha, ale to jest naprawdę sztuka, no, żeby trzeba ogarnąć te wszystkie elementy. Coraz lepiej mi idzie. No nie jest jeszcze taka, jak powinna. Było dobrze, widziałem, tylko potem za duże dmuchnięcie było i ona ci bardzo powiększyła. Aha, dobra, to do trzech razy sztuka. Kręci pan? I patrzę na ten cycek, żeby on, ja zrobię taki większy, żeby on bardziej widać. Dobra. Żeby on stanął tu boli. Dobra. Zazwyczaj jak dmucham, to też patrzę w cycek, więc... Ja? Taki plemnik trochę, myślę. O! No i elegancko. Jest, no dobrze. Czyli wiemy już coś o dmuchaniu, o tych cyckach, które tutaj są i o kręceniu. Jesteśmy teraz w srebrzalni bombek. Mamy tutaj bombki szklane jeszcze bez srebrzenia, tu już są ze srebrzeniem. Czyli najpierw bierzemy taką bombkę, tak, nalewamy do niej azotanu srebra. Tak na pani oko, czyli tak trochę. Tyle? Czyli mam dobre oko. Teraz kręcę i obczepuję, tak? Tak. Jest bombka, selfie można zrobić w bombce. Bardzo ładna. I teraz wylewamy. Okej, okay, dobra. Dobra, zrobię sobie jeszcze, podekscytowałem się, i zrobię tak jeszcze. Mi się podobało. Tak, zrobię sobie jeszcze ze dwie. Wkładamy, nalewamy do drugiej tak samo. I teraz pod wpływem reakcji chemicznej mieszamy, trzepiemy. A czy to jest biznes całoroczny, czy jak to wygląda? Tak, biznes jest całoroczny. Wbrew pozorom firma działa na pełnych obrotach od powiedzmy maja do sierpnia mamy największy sezon. Stricte eksport. My około 80% wysyłamy, okay, czyli do takich, Stanów. Takich marketowych, że tak powiem... Nie produkujemy. Nasze wzory też jakby z racji skomplikowania, mm-hmm, i swojej ceny nie mogą być sprzedawane w markecie za, aha, 5 zł za sztukę. No tak, no to jest tyle sam proces tego, tak, wszystkiego, tak, trwa. To nie jest bombka nadmuchana przez maszynę i podgrzana w jakimś tym, tylko to jest widać, że wszystko... Wszystko jest ręcznie robione, robota, ręcznie produkowane. Czyli wiemy już coś o srebrzeniu bombek.
Nie jest to skomplikowany etap, ale tylko dlatego, że pani nam go wytłumaczyła, już wiemy jak go robić. Jest naprawdę fajnie. Fajnie coś stworzyć takiego swojego. Kolejnym etapem po srebrzeniu jest... Malowanie. Malowanie. Czyli przechodzimy do kolejnego etapu, ściągamy rękawiczki. Czyli tutaj już są gotowe, wymalowane bombki, tak? Tak, już takie tak, do sprzedaży. To już jest na przykład nasz wzór, który tutaj panie na podstawie tego wzoru będą malowały inne produkcję. Okej, okay. I ile czasu trwa produkcja od wydmuchania, od przywiezienia tego pręta szklanego, wydmuchania do takiej gotowej, powiedzmy, bombki do sprzedaży? My mówimy, ile możemy zrobić dziennie jednej sztuki. I ile na przykład? Takiej sztuki, powiedzmy, dziennie około 80 sztuk. Zwykłych, na przykład moczonych, na przykład taka bombeczka, jednym kolorem, tutaj jest stempel, aha, to możemy zrobić ich nawet 1000. A koszt stworzenia takiej bombki? Powiedzmy około 8-12 zł, czasem 14 zł. Za bombkę? Za bombkę. Czyli to jest bombka wzór, a ja z tego muszę zrobić to. Nie widzę tego, ale dobra, zrobię to. Powtórzę to i sprzedamy tą bombkę za chwilę. Panie się ze mnie śmieją, że... Nie. że tego nie powtórzę, powtórzę. A, bo powinienem od środka pewnie zacząć. No, dobrze, jedziemy. I obsypujemy to zaraz czerwonym brokatem. Dobra. I chodź, o, obsypuj czerwonym brokatem. O, dobrze, dobrze, mocno obsypujemy. Dobra, i moc, i teraz bierzemy i strzepujesz ją, tak? Nawet możesz spokojnie. Dobra. Dmuchamy. No i ekstra. Nie, no nieźle. Dobra, no to odkładamy tą i weźmiemy jeszcze jedną taką. A powiedz mi takie najbardziej nietypowe, dziwne zamówienie na bombki. Wiesz co, nie ma zamówień dziwnych. Aha. Są, można powiedzieć, jakieś nietypowe. Aha. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Okay. Na przykład tutaj chciałem wam pokazać taką fajną bombkę, którą teraz robimy dla klienta ze Szwajcarii. Taką czaszkę szaloną. To meksykańska? To taka meksykańska. I to jest dwóch części? To jest dwóch części. Mamy część czaszkę jedną. I wszystko? To jest wszystko szkło. Aha. Proszę bardzo, podpisana bombka, moja. Jak zwykle przed tworzeniem odcinka wrzucam na swoją społeczność kanału Do Roboty taką informację, co będzie w następnym odcinku i pytanie, prośbę o to, abyście w komentarzach pisali to, co was ciekawi z danej branży. I tu mamy takie pytanie, czy wasi pracownicy dostają bombki do domu w gratisie, jak już tak pracują, żeby na te święta mieć ładnie. Zawsze jakby przed naszą wigilią pracowniczą pracownicy mogą przyjść do nas do sklepiku, gdzie później będziemy i wybierają sobie bombki, które im się podobają. Mają tam jakąś swoją pulę, którą mogą wykorzystać i te bombki. Oczywiście oprócz tego mają dużo zniżki na bombki. To pięknie, czyli mamy już odpowiedź na wasze pytanie, a wy w komentarzach również piszcie, jakie kolejne zawody wam sprawdzić, a oczywiście patrzcie na tą społeczność i dajcie znać właśnie, jakie pytania zadawać, co was interesuje z danej branży. I back. Popełniłem teraz największy chyba swój fuck up, bo przecież bombki wieszamy tak i nic z tego nie będzie się dało odczytać. Naprawiłem już swój błąd i teraz jak tą bombkę obrócimy, to nie widzimy subskrybuj, ale tą już napisałem w sposób poprawny i jest piękna. Moi drodzy, teraz będziemy robili taką góralską... To się nazywa parzenica. Parzenica. Góralska parzenica, ja to teraz muszę odwzorować. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, zaraz mnie wszyscy górale, którzy obserwują mój kanał, zjedzą, że w ogóle nie tak się to robi, ale kto nie próbuje, ten szampana nie pije, jak to mówią. Chyba tego szampana dzisiaj się nie napije. Czas nauki takiego jednego pracownika to około 2 lat. Okej, okay, my jesteśmy tutaj 4 godziny, więc jeszcze to nie jest mój czas na idealne malowanie bombek, więc na razie stworzyłem takie coś. Co to będzie? Czy to będzie bakłażan? Rakieta? A może kot? Jednogłośnie możemy stwierdzić, że to jest przepiękny kotek. Miau! Teraz przechodzimy do malowania bombek pędzelkiem i farbką. Mamy już to konturówkę, którą robiliśmy wcześniej, a teraz będziemy nakładać kolor. A powiedz mi, jak wyglądają zarobki w takiej pracy w ogóle? Myślę, że to jest około 14 zł. Za godzinkę? Za godzinkę. A czy trzeba mieć jakieś, nie wiem, doświadczenie skądś nabyte, czy to jest trzeba tylko praktycznie, tak jak tutaj, ileś tych bombek wymalować, żeby robić to już dobrze? Oczywiście jakby dobrze są widziane jakieś panie lub panowie ze zdolnościami artystycznymi, to na pewno jest jakaś zaleta, ale słuchaj, no powiem ci szczerze, nie wyszło ci to całkiem nieźle, jak na pierwszy. Po malowaniu przechodzimy do jakiego etapu? Teraz przejdziemy do pakowania. Jak widzisz,
się praca przy produkcji takich bombek, to naprawdę wiele etapów produkcyjnych. Najpierw trzeba z tego szkła wydmuchać bombkę, później posrebrzyć, wymalować, odciąć te odciągi, założyć kapsle, a teraz idziemy je pakować. Tutaj mamy akurat bombki wielkości 8 cm, więc je zapakujemy w tubki. Tak. Tutaj masz pokryweczkę, dziękuję bardzo. Okej. Ale czy są jakieś, nie wiem, specjalne metody przewożenia, żeby te bombki gdzieś tam w transporcie się nie pobiły? Tutaj w tym wypadku jest najistotniejsze samo zapakowanie ozdoby. Karton wypełniony w taki sposób bombkami do maksimum, czyli żeby nie było żadnych luźnych przestrzeni, zapewnia nam 99% skuteczność, że bombka się nie zbije. Aha. I tutaj jeszcze mamy bombkę wielkości 10 cm, więc sobie złożymy takie pudełko. Wkładamy tutaj ozdobę, teraz to zamykasz, tak żeby kapselek nam wszedł w właśnie, ona się trzyma. Mamy pięknie spakowaną bombkę. Jesteśmy już na ostatnim etapie produkcji tych bombek, czyli w bombkowym raju, w sklepie z tymi ozdobami świątecznymi, a ja już za chwilkę sprawdzę, która z tych bombek jest najdziwniejsza. Czy to będzie bombkowy hot dog? A może przyczepa kempingowa? Krewetka w tempurze? A może ananas? Robot kuchenny? Zdecydowanie wybieram kebab na cienkim. A sklep to nie wszystko. W zakładzie znajduje się również showroom, w którym możemy zobaczyć około 10 tysięcy różnych wzorów ozdób choinkowych. Podsumowując cały dzień roboty, muszę powiedzieć, że praca jest troszkę żmudna i monotonna, ale jeśli ktoś ma uzdolnienia plastyczne, lubi być cały w brokacie, to praca jest właśnie dla niego. Stawka godzinowa w tym zakładzie to około 14 zł na rękę. A dzisiaj szef powiedział, że płaci mi za akord, a stworzyłem tylko 6 bombek, więc do puszki ląduje około 15 zł. Bombki już gotowe, więc czas powiesić je na choinkę. A jeśli Wam podobał się ten odcinek, oczywiście subskrybujcie kanał, a ja życzę wesołych świąt.